Paneczko, siemaneczko, mordeczki, witam serdecznie. O chuju złoty! Moi drodzy, kolejny dzień upału w Polsce. Słońce napierdala w dekel niemiłosiernie. Ale z drugiej strony, jakby spojrzeć, moi drodzy, to może i dobrze. Niech to słońce świeci, niech jest nam gorąco, niech się nam jaja i inne części ciała pocą, moi drodzy. Bo jak człowiek rzuci okiem w przyszłość i zobaczy, że już niedługo jesień, zima, i spojrzy na te ceny energii, na to, że węgla brakuje, to aż, kurwa, zimno się robi, aż dreszcze, kurwa, człowieka nachodzą całego. Jezu. I może i lepiej, moi drodzy, niech to słońce napierdala nam w dekel jak najdłużej, no. Bo węgla brakuje, przecież mamy węglowy kryzys, moi drodzy. Mimo tego, że brzydki Jacuś, wiecie, ten Jacek Sasin, co organizował kiedyś wybory kopertowe, które się nie odbyły. Tak, zorganizował wybory, one się nie odbyły. No czego nie rozumiesz, no. I nasz polski Harry Potter, czyli premier Mateusz, jeszcze kilka tygodni temu mówili w telewizji, na konferencjach prasowych, zarzekali się. Rękę by mogli dać se obciąć. Węgla nie zabraknie. Polska węglem stoi. Węgla nie zabraknie. Polscy Polacy, nie martwcie się. Węgla nie zabraknie. Jakby wtedy dali sobie rękę obciąć, to kurwa dziś by ręki nie mieli. Ja pierdolę, bo węgla brakuje. No, moi drodzy, ja pierdolę. A Mateusz ponoć, ten polski Harry Potter, najchudszy premier Europy, już ponoć w lutym dowiedział się od pani minister Moskwy, że węgla może zabraknąć. Ale mimo tego za dużo nic nie robił, dopiero w lipcu dał rozporządzenie, że węgiel mają kupować z Kolumbiów, czy gdzieś tam mają sprowadzać. Nie wiadomo, kiedy przyjdzie, za ile kupił, kiedy będzie. No je, kurwa, kryzys, węgla brakuje, no. Mieli zrobić dopłaty, że węgiel miał być po 1000 zł za tona, ale żadne prywatne składy węgla, co nie ma się dziwić, bo nikt by nie chciał stracić. No logicznie myślący człowiek nie chce stracić. Nie chciały się w to bawić i rząd przyznał się, że to porażka. Coś w stylu Polskiego Ładu, no. Coś, porażka jest, ale już ma nowe wyjście. Polscy Polacy są uratowani. Jednorazowa dopłata do węgla 3000 zł. Każde gospodarstwo domowe, które pali węglem, ma dostać 3000 zł. I będzie uratowane. Bucian, Halina, bucian! Jesteśmy uratowani. Dopłaty do węgla, jesteśmy uratowani. Chuj tam, że węgiel po 3000 zł za tonę. A niektórzy potrzebują 6-7 ton na całą zimę, żeby przeżyć, żeby nie zamarznąć. To 3000 zł, jak sobie łatwo to można policzyć. No miodu, kurwa, nie zrobi, no. Miodu nie zrobi, no, ale jak mój kolega ostatnio wczoraj mi powiedział, no ale widzisz, chociaż dbają o nas, coś robił dla nas, coś nam, widzisz, chociaż dają, chociaż dobre i to, chociaż dobre i te 3000. Mówię, dają. Z czego dają? Z twojego dają, z twoich podatków, które ty ciężko płacisz, oni ci dają, z twoich pieniędzy ci dają. Najpierw namieszali, narobili bałaganu, a teraz wzięli twoje pieniądze i ci dali, kurwa. Ale ty mówisz, że jest wspaniale. No bo przecież budżet polski jest gumy, on jest nieskończony. Jak liczby, on się nie kończy. Wiecznie mogą na wszystko dawać, 13, 14 emerytury, dopłaty do węgla, dopłaty na to i ten budżet się nie kończy. Tam w kancelarii premiera jest taka dupa w szafie, co sra pieniędzmi. Premier otwiera rano, nasraj na dopłaty do węgla, kilkanaście miliardów, nasrała, dobrze mamy. No ja pierdolę. Tylko z drugiej strony, jakby się jeszcze zastanowić, to dają dopłaty na coś, czego nie ma. No w sumie logiczne. No czego nie rozumiesz, Polaku? No? Jestem, widać mnie, nie widać. Teraz mnie widać, teraz mnie nie widać. Przepraszam, widać mnie? Nie widać, tak. Widać, nie widać. Chuj wie, o co chodzi. Dają dopłaty na coś, czego nie ma. To tak jakby żona przyszła i na twoje urodziny dała ci... Z twojej karty kupiłaby grę PlayStation, konsolę. Kochanie, proszę bardzo, wziąłam twoją kartę i kupiłam ci prezent na urodzinki. Grę PlayStation 4. Proszę, kochanie. Aha, z mojej karty kupiłaś? Tak, rozumiem. I dałaś mi prezent. Ale tu, kochanie, nie ma... Pada, joysticka nie ma, to jak ja mam grać, jak ja mam korzystać? A nie wiem, jakoś tak, jakiś pan przechodził, kupiłam z twojej karty. Nie wiem, nie znam się na tym. O, dostałbyś prezent, którego nie możesz używać. Z twoich pieniędzy! Tak jest z tymi dopłatami, kurwa. Dopłaty na coś, czego nie ma, no. Jak ja sobie na to wszystko patrzę, jako szary polski Polak, obserwuję tych moich współbraci Polaków, to my jesteśmy już takim narodem, który się poddał, który ma wyjebane. Mimo, że te ceny rosną, inflacja, ten kryzys węglowy, każdy mówi, no trudno, takie życie, na co, to trzeba, no trzeba żyć, no, trzeba zacisnąć zęby, jak mówi prezydent Andrzej i trudno, no.
Ale jak będzie TVN zagrożony, wolne media, to zaraz wychodzą z liczę, palą patriotyczne piosenki, śpiewają z Donaldem Tuskiem pod Pałacem Prezydenckim. Ah, read the story, they free, free TVN, free. A jak będzie TVN zagrożony, to wyjdę i będę protestował. Ale jak moja rodzina, mój budżet, moja ekonomia, gospodarka, to coś, co dotyczy mnie, to nie. No. Jak wolny TVN będzie zagrożony, to dopiero wyjdę protestować, tak. A wszystko inne, no trudno, trzeba żyć. Pozdrawiam.